Cześć, witam Cię serdecznie w programie Wise Tools, w którym prezentuję narzędzia usprawniające pracę bardzo często w firmach jest sytuacja, w której trzeba mieć system taką jednocentralne miejsce, gdzie będą konkretne dane gromadzone, czy to z systemu ERP, z systemu CRM, z systemu do obsługi reklamacji, z kampanii marketingowych i z różnych innych, i żeby w tym jednym miejscu były te dane, żeby można było wyciągać z nich konkretne wnioski, żeby można było budować raporty, na przykład. I bardzo często tę funkcję przejmuje Excel, natomiast y oczywiście, uwaga, fajnie Excela powiedzą Filip, ale ty źle mówisz, bo Excel jest świetny i okej, okay, on jest świetny do wielu różnych funkcji, natomiast są narzędzia, które uważam, że w tej sytuacji mogą sobie lepiej poradzić. Takim narzędziem jest na przykład właśnie Airtable, o którym dzisiaj będziemy mówić. To jest system, który jest systemem tabelowym i on pozwala w bardzo prosty sposób zintegrować się z różnymi narzędziami, gromadzić dane. W bardzo łatwy sposób je uzupełniać, dodawać, zmieniać, tagować, wyciągać konkretne wnioski, ba, jeszcze automatyzować można oczywiście to wypełniać ręcznie, jak ktoś ma ochotę jeszcze na końcu zbudować z tego raporty i robić to w dużo łatwiejszy i bardziej przystępny sposób, wow. jak w Excelu. Więc jeżeli dzisiaj szukasz Takiego, powiedziałbym Excela na sterydach, ale to, to trochę za mało, jak na tą aplikację, bo ona jest dużo szersza niż Excel na sterydach. To zapraszam cię serdecznie do części merytorycznej, bo tam od A do Z przejdziemy przez Airtable. Mm. Zanim przejdziemy jeszcze na ekran mojego komputera, to jak to dokładnie będzie wyglądać? Najpierw uruchomimy w, y, stronę internetową apki AirTable, potem uruchomimy sobie samą aplikację, potem zrobimy kilka testów, pokażę Ci możliwości zastosowania. Szybko taką, zbudujemy sobie pewnie jakąś taką małą bazę, szybko, albo dodam kilka rekordów, żeby Ci pokazać, jak to działa. Pokażę Ci automatyzację i raporty, a na końcu zrobimy małe podsumowanie i porozmawiamy chwilę o wadach i zaletach. Więc nie przedłużam, uruchamiam ekran komputera i działamy. No, i na ekranie już teraz widać stronę internetową Airtable. Connect everything, achieve anything. I tutaj zobaczcie, że tu od razu jest bardzo dużo pokazane, co ta aplikacja potrafi, co tu można zrobić. Przede wszystkim jest pokazane, jak dobrze ona się jest w stanie synchronizować z innymi aplikacjami, ile tu różnych rzeczy. Oczywiście to nie jest wszystko, to jest dużo, dużo, dużo więcej. I zajrzyjmy w pricing, bo myślę, że to jest dość istotne, bo tu jest kilka kwestii, których nie można pominąć. Uwaga na nie. Po pierwsze, aplikacja może być darmowa. Natomiast tutaj są pewne ograniczenia, bo jedna synchronizacja jest na przykład 1200 rekordów per baza, co w niektórych przypadkach może być zdecydowanie za mało. Potem jest wersja Plus i wersja Pro. Ja mam wersję Pro 24 dolary miesięcznie, i tutaj można naprawdę już dużo, dużo więcej. Ale uwaga, jeżeli ktoś chce przetwarzać duże zbiory danych, to tu jest tylko 50 tysięcy rekordów na bazę, więc. Tu trzeba zwrócić na to uwagę, że nie ma, nie ma możliwości przetworzenia większej liczby rekordów. Tylko w systemie Enterprise, gdzie już ceny nie mamy. Tu będzie 250 tysięcy rekordów, więc uwaga na to. Oczywiście, jak chcesz porównać plany, obejrzyj See All Features and Compare Plans, proszę bardzo. I tam porównaj. Ja już dalej w to nie będę szedł. Przejdziemy po prostu do aplikacji, bo nie spotkaliśmy się tutaj po to, żeby zwiedzać stronę internetową. I proszę bardzo, tak wygląda AirTable. Ja Ci to pokazuję na, mojej, na moim koncie, dlatego że ja taką aplikację zanim ona trafi na White y Tools, to ja najpierw ją testuję. Bardzo często kupuję wersję płatną, bo uważam, że... Tam w tych wersjach płatnych dopiero jest siła, dopiero jest um, prawdziwa funkcjonalność takiej aplikacji. Ja ją też używam na co dzień, bo uważam, że to jest bardzo dobre narzędzie do gromadzenia danych, wyciągania konkretnych wniosków. I co my tu mamy? Przede wszystkim AirTable ma taką, um, takie proste, szybkie menu. To jeszcze nie jest tabela, to jest takie nasze centrum dowodzenia. Tu mamy bazy. Tu mamy te workspaces, tu mamy te bazy, które możemy zakładać, bardzo różne, tak jakbyśmy mieli różne arkusze Excela, o tak upraszczając. Tu mamy interfejsy, czyli tu będą nasze raporty, ja na razie nie będę tego pokazywał. Tu po lewej mają się przejścia. I tu mamy my first workspace, at workspace, a tu learning and resources. Zobaczcie, jak oni fajnie zadbali o to, żebym ja widział tutaj, że mogę przejść na przykład do help center, do webinarów, skontaktować się z sprzedażą. Bardzo fajnie. Idźmy dalej. Tu u góry mamy właśnie bazy, mamy wzory, mamy marketplace i universe. I proszę bardzo tutaj, jak przejdziemy do templates, to zobaczcie, tutaj od razu mamy no, naprawdę olbrzymią bazę wzorów, które możesz wykorzystać. Przejdź, wyszukaj, zobacz. Project Management, proszę bardzo, możesz skorzystać, Simple Project Tracker, Business Roadmap. Przejrzyj sobie te wzory, zobacz jak to wygląda, zobacz jak inni to układali. Może się zainspiruj. Ja bardzo często, jak biorę taką aplikację, oglądam te wszystkie template, y, bo to jest bardzo często inspirujące, więc polecam. Wróćmy tutaj do naszego centrum dowodzenia Airtable, Zobaczymy Marketplace. To jest jedno z najważniejszych rzeczy w tej aplikacji Extension by Airtable, i zobaczcie, tutaj można dodawać różne ciekawe rzeczy org chart zobaczcie, send grid, e, search chart, all extension to są dodatki różne e, formy wyświetlania tu e, jest, tego, e, jest tego ogrom i tu mamy zobaczcie extensions by, e, by l table all extension i tu można wystarczy kliknąć add i od razu będziemy mieli dodane to o, countdown e, to deadline add Choose Base, Wise Tools, Add Extension i proszę bardzo przechodzi nam na Wise Tools, e, Dashboard 1 i proszę bardzo już taki dodatek jest dodany, ale zaraz do tego wrócimy. I teraz e, Universe jeszcze, zobaczmy co to jest Universe. Universe to jest miejsce, w którym możemy jeszcze głębiej wejść w Community Airtable i tutaj poszukać jeszcze wzorów, artykuły, kontenty, tak żebyśmy naprawdę mogli się z tą aplikacją zaprzyjaźnić. Więc bravo Airtable za to, jak to jest fajnie budowane i jakie to jest. Przejrzyste. A teraz zobaczmy, co tu się dzieje na tych naszych bazach. Wejdźmy sobie w ten pierwszy workspace i zobaczcie, może wybierzmy najpierw jakiś wzór. Może niech będzie project planning. I zobaczcie, podstawa Airtable to są trzy rzeczy: tylko trzy: Data, Automations and Interfaces. I to są trzy rzeczy, które musisz pamiętać. To są Twoje dane, automatyzacja ich i interfejsy, w sensie to będą raporty. Bardzo fajnie. I tu jest, zobaczcie, ta tabela. To jest podobieństwo do Excela, jest po prostu tabela. Tu w tej tabeli możemy oczywiście dodawać kolejny rekord. Zobaczcie, że dodaliśmy sobie rekord test. Tutaj jest jakiś wzór project planningu. Zobaczcie, up next, on track. To sobie wszystko samemu budujesz. Weźmy behind, może nie, on track. Category i zobaczcie, tutaj dodane są w taki sposób kategorie. Sponsorships. Owner, tutaj mogę dodać ownera. Więc start date, end date, block by. To wszystko samemu możesz budować. I nie dość, że możesz dodawać ten rekord, możesz też, zobacz, dodać kolumnę jako link to another record. Single line text, long text, attachment, checkbox. Zobacz checkbox jak wygląda. Proszę bardzo, checkbox, checkbox. Tak? Zobaczcie dalej, tu można multiple select, single select, user, currency, percent. Tu jest pełno możliwości dodawania konkretnych kolumny, nawet button or barcode. Więc wyobraź sobie jak szerokie może być użycie takiej aplikacji. Jak to wszystko zrobimy to te dodatkowo e, tą tabelę możesz widzieć w ułożeniu właśnie grid, e, w ułożeniu formularza, kalendarza, galerii, kanbana, timeline, gantt. I zobaczmy jak to wygląda na przykład na project planning. Proszę bardzo task pipeline. Kojarzysz taki widok? Bardzo często jest w systemach do project management tak zwany widok Kanban or pipeline w CRM-ach. Tak właśnie wygląda. Tu jeszcze jest add record i można od razu dodać konkretny rekord z tymi polami, które mamy tam w tej tabeli, więc to po prostu obłęd, jak to jest zbudowane. Ja jestem naprawdę fanem tego narzędzia, ba, jak... Z niego korzystam, to bardzo często odkrywam coraz to nowe no. możliwości wykorzystania go. Dodatkowo mam, proszę bardzo, to wszystko w kalendarzu jeszcze i ba, ja się mogę zintegrować z kalendarzem Google albo, albo Outlook. Task in progress, zobaczcie, tu jest wyfiltrowane po statusie taski. Ja tu widzę, jakie są in progress, tu widzę completed, więc naprawdę możliwości jest. Ogrom. Tu oczywiście u góry zobaczcie: Completed Task, Hidden Fields, Filtered by Status, Grupowanie, Sortowanie, Kolory, Share View. To są takie dodatki, które oczywiście zwiedź samemu. Nie będziemy w to teraz klikać. Tutaj mamy jeszcze drugą bazę ka kategorii: jakby taki. E, tu mamy je, Project Planning, to jest jakby nasz plik, a tu mamy te poszczególne arkusze. I tu te sekcje. I te sekcje zaraz ci pokażę w tej bazie testowej. Zobaczcie, ja tu zrobiłem bazę testową. Sam ją stworzyłem, to jest notatka. Prognozowana wartość, nawet może zaczyna się rating. Proszę bardzo, trzy gwiazdki. Start date, end date, test. Właśnie widzicie checkbox. To ładnie można szybko zbudować. Można zobaczyć to w widoku gallery. O proszę bardzo, jaki fajny widok. Ja mogę nawet zmieniać to miejscami na widoku gallery. A Kanban. Nie ma problemu, jest i kanban. Weźmiemy bez kategorii, ale nie. Weźmiemy, że to jest lit skwalifikowany. A Gant, chcesz to zobaczyć w widoku Gant? Nie ma problemu, proszę bardzo. Możesz dodać widok Gant i będziesz to widzieć w taki sposób. Formularz bardzo fajna opcja w Airtable. Jeżeli nie chcesz puszczać różnych użytkowników do Airtable, tylko ty chcesz tą bazą zarządzać, wystaw formularz, w którym wyślesz im link. Oni ten link klikają, uzupełniają konkretne dane w formularzu, a tobie się od razu dodaje rekord. No przecież piękne, nieprawdaż? <laughs> kalendarz. Proszę bardzo, synchronizujemy kalendarz, albo Google, Apple, or Outlook, więc synchronizacji jest. Y praktycznie wszystkie kalendarze, które się używa. Ja bardzo często trafiam na aplikacje, które mają świetną integrację z Googlem, ale bardzo słabą z Outlookiem, a z Applem to już w ogóle. A tutaj masz wszystkie kalendarze. Timeline, nie ma problemu. Proszę bardzo, widok timeline. I teraz wyobraź sobie, że ty te widoki możesz inaczej nazwać. Proszę bardzo. Na przykład, tak. Możesz je filtrować i widzieć na nim konkretne rzeczy. Możesz ich dodawać, ile masz tylko ochotę. Możesz tworzyć nową całkowicie sekcję, więc możliwości jest ogrom. Ja tutaj stworzyłem prosty widok, taki, że jest imię, znaczy nazwa, notatka, prognozowana wartość, rating, last modify, start date, end date, test, select. To są jakieś proste rzeczy. Status jest lit nowy, lit w trakcie, lit skwalifikowany, lit odrzucony, notatka, mogła to być data, może rozmowy. Twórz sobie, jak uważasz, taką bazę. Ja po prostu chciałem pokazać, jakie to tu są możliwości. I uwaga teraz, uwaga teraz, automatyzację. Proszę bardzo, co my tu możemy robić? When a, when a record matches conditions, when a record is submitted, when a record is created, czyli jeżeli jakiś rekord zostanie stworzony, to można, można stworzyć konkretną automatyzację. Na przykład rekord został stworzony send message by slack. No przecież piękne. Kalendarz Google Sheets, Google Forms, proszę bardzo, co tylko chcesz. Outlook, kalendarz, create event, proszę bardzo, create event. No przecież absolutnie piękne możliwości. Wyobraź sobie, że te triggery mogą być również inne. Tak? Zobaczcie, when record updated. Enter's View, at scheduled time, w konkretnym, zaplanowanym czasie. No, <laughs> ja jestem fanem automatyzacji i uważam, że to narzędzie naprawdę jest w stanie to całkiem dobrze zrobić. I teraz idźmy oczywiście jeszcze dalej. Pójdźmy jeszcze w interface. Zobaczcie, jak to wygląda. Co my tu możemy zrobić w tych interfejsach? Add Element. Przede wszystkim jest to tablica raportowa, zacznijmy od początku, tablica raportowa, na której ja mogę dodawać tekst, divider, mogę dać grid, kalendar, kanban, timeline, gallery, chart, number, record picker, filter, button. To jest number, to są jakieś charty i to de facto jest podstawa tego raportowania, bo dodanie gallery to będzie forma o Kliknijmy, forma, gdzie będą po prostu oh, forma, gdzie będą po prostu wyświetlały się konkretne rekordy, a to uważam, że akurat tutaj nam nie jest potrzebne. I teraz zobaczcie, ja taki, taką liczbę mogę też przefiltrować konkretnie. All records, nie, specific records, na przykład, tak? I tu dodaję warunek. Jaki warunek? Na przykład najmniej status is lit nowy. Tak? I mamy tylko jeden lit nowy. A um, tu nazwiemy to od razu, zobaczcie. Nazwijmy to od razu. O, mm, widzicie, skasowałem to, więc wróćmy. Jeszcze raz, Specific Records. Trzeba uważać, żeby tego tak nie kliknąć. Status is lit nowy. Proszę bardzo, a tu zmieniamy nazwę. I mamy od razu liczbę lidów nowych. Tutaj na przykład ja bym chciał, żebyśmy mieli liczbę. Zobaczcie, jakie to jest proste. Is, lead odrzucony. O, ja bym chciał mieć tutaj liczbę lidów odrzuconych. Proszę bardzo, lidy odrzucone. Jakie to jest? Jakie to jest proste? Oczywiście można to zrobić jeszcze w formie wykresu, czy takiego wykresu. Zobaczcie, czy Donata, czy Line, czy Scatter, czy Bar. Nie ma problemu i tu jeszcze wybieram, co się na tym wykresie ma wyświetlać, więc takie rzeczy tu można zrobić. Robię Publish mogę to udostępnić, zobaczcie i mam taki interfejs. Oczywiście mogę wrócić tu do interfejsów, mogę wrócić do automatyzacji, mogę wrócić do data. I tutaj ja mogę sobie wyświetlać konkretne rzeczy w konkretny sposób. Oczywiście zobaczcie, to ma social media calendar, project planning, event planning, weźmy social media calendar, zobaczcie, że można to w ten sposób też zrobić. Chciałem Cię trochę jeszcze zainspirować tym. Zobacz, jak można to wykorzystać. Social Media Calendar. I masz to oparte o kalendarz, kiedy co zostanie opublikowane. Manage content. Nie ma problemu. Zobaczcie, jaki content. Kopii, jaki kanał, jaki typ posta, jaki status. Nawet jest image. Social Media Owner. No, jak najbardziej nie ma problemu. Bo tutaj możesz w kolumnie dodać, zobacz, attachments. Gdzie my tu będziemy mieli tu jest, proszę bardzo, attachment, create field, i ja tu mogę położyć konkretny, konkretny plik. Więc to jest naprawdę mocne narzędzie, a tu masz zobacz możliwość wystawienia jeszcze takiego ładnego formularza, który jeszcze ustawisz, i jeszcze dodasz do niego konkretne ustawienia. Więc to jest naprawdę słuchajcie, mocny. System do gromadzenia danych, do ich przetwarzania, a nawet w wielu przypadkach do project managementu. Jeżeli chodzi o system Airtable, z mojej strony to wszystko. Zapraszam do krótkiego podsumowania. Airtable to jest Excel na sterydach. W mojej ocenie to za mało. To jest naprawdę. Może to być Twoje centrum dowodzenia nad danymi. Może to być system do gromadzenia lidów. Jeżeli Twój CRM na to nie pozwala, bo ja trafiam czasem na sytuację, w których nie można, albo na razie nie ma sensu wymieniać CRM-a, a doszło nowe źródło lidowania, którego ten CRM jeszcze nie obsłuży. Można to wystawić do Airtable, synchronizować, zautomatyzować będzie tak. Działało. Może to być miejsce gromadzenia danych z różnych systemów, z różnych oddziałów. Może to być miejsce, w którym wpisujemy konkretne dane. Jak mamy ich stosunkowo niedużo, nie trzeba na przykład tego automatyzować, można wpisywać. Można te dane importować z Excela, z plików CSV. No, można zsynchronizować konkretne aplikacje, więc możliwości jest ogrom. Dodatkowo masz cały zbiór wzorów, z których możesz dowolnie korzystać. A teraz powiedzmy chwilę o wadach i zaletach. O co tam chodzi? Jeżeli chodzi o zalety. Bardzo prosty interfejs Data Automations Interfaces, czyli raporty. That's all. Tam nic więcej nie ma. E, oczywiście ustawienia tych tabel, budowanie ich, widoki jak najbardziej, ale Data Automations Interfaces, o tym trzeba pamiętać. Czyli wrzucasz dane, automatyzujesz i konkretne raporty możesz z tego wyciągać. Super. I teraz, jeżeli chodzi o zalety. Zaleta to na pewno to, że są aplikacje, i jest wersja webowa. Zaletą, uwaga, wielką, bo naprawdę przeglądam tych aplikacji przeróżnych i tam zawsze jest problem z integracją z kalendarzem. Tu jest gigantyczna zaleta: jest Google Kalendar, Outlook Kalendar, nawet Apple Kalendar. Więc to jest wielka zaleta. Numer 3. Ogrom integracji z różnymi aplikacjami na kliknięcie. To jest bardzo duża zaleta. Numer 4. Otwarte API. Dzięki temu można się integrować praktycznie z czym chcemy. Numer 5. Szalenie prosty import z Excela, z plików, właśnie XLS, z plików CSV, więc to jest najbardziej. Myślę, że numer 6. Taka duża zaleta to. Bardzo duża łatwość użytkowania tego systemu. Ja praktycznie go uruchomiłem, poukładałem kolumny, już wiedziałem co i jak mogę robić, poautomatyzowałem, zbudowałem kilka raportów i jest dwie, może trzy godziny. Dużo trudniej jest to wdrożyć biznesowo niż technicznie. Prosty, szybki do ustawienia system. Zaleta numer siedem. Automatyzacje są automatyzacje. Nie trzeba tych danych wszystkich przeklepywać, można automatyzować. W zależności od tego pojawia się trigger, system wykona konkretną akcję. Super. Bardzo dobrze. Teraz chwila o wadach. Jeżeli chodzi o wady. Jest to narzędzie płatne. Jest to narzędzie płatne, to jest na pewno wada. Druga wada. Są ograniczenia, jeżeli chodzi o liczbę rekordów. Jeżeli chcesz przetwarzać większe zbiory danych, to niestety będzie ograniczenie w postaci tego, że do 50 tysięcy rekordów w wersji Pro, jeżeli chcesz więcej, trzeba iść do wersji Enterprise. Jeżeli chodzi o raporty, te raporty wyglądają dość łatwo, natomiast tam układanie ich i. No są dość ograniczone, nie da się tam idealnie wszystkiego wyświecić tak jakbyśmy chcieli. Trzeba by te dane wysłać do innego systemu, ale to dopiero w kolejnym odcinku. Nic nie zdradzam na razie. Jak dotarłeś do tego etapu, to wiesz, że w następnych odcinkach będą połączenia z Airtable, ale cii, na razie nic więcej nie powiem. Jeżeli chodzi o wady dalej, to na pewno wadą jest właśnie to, że Tutaj e, te raporty no, nie będą nam w niektórych przypadkach wystarczały. Kolejna mała wada jest taka, że tych m, triggerów do automatyzacji jest na razie stosunkowo niedużo, ale myślę, że to się będzie rozwijać, więc będzie tego więcej. Ja osobiście więcej wad nie znalazłem. Testowałem, używam, y, używam na co dzień do swoich też potrzeb i jakby nie znalazłem więcej wad. Jest też aplikacja mobilna, która bardzo dobrze działa, Trochę starałem się znaleźć coś, co by mnie zdenerwowało, co by mi nie odpowiadało, co by gdzieś powodowało, że nie do końca mi się to podoba, ale niestety nie znalazłem. Jak znajdziesz, pisz w komentarzu, ja bardzo chętnie na ten temat porozmawiam. Bardzo dziękuję. Z mojej strony to wszystko i zapraszam Cię do, do śledzenia kanału, do subskrybowania, do oglądania poprzednich i też kolejnych odcinków. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Cześć. No. <clears throat>